Jeden. Witam ponownie. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, jak wygląda strop podparty. Do szalowania stropów używamy specjalnych płyt szalunkowych, dźwigarów H20, popularnie nazywanych dokami. Są one podparte za pomocą specjalnych sztyc i tak wygląda sam proces szalowania. W ten sposób strop jest przygotowywany do zabetonowania. Następnie strop jest betonowany. Strop musi zostać podparty przez około 28 dni do pełnego związania betonu i po tym czasie może zostać już rozszalowany.